tej strony Beka, witam w kolejnym filmiku. Siedząc w takim jakby poradniku dla LPS-tuberów. Wiem, że trochę jest takich filmików, ale chyba w tym roku nie było aż tak za bardzo wiele, więc chciałabym sama coś jakby wam dać jakieś rady. I chyba to podzielę troszeczkę jakby na dwa takie filmy, jeszcze nie jestem pewna, ale ten filmik jest bardziej związany z ogółem prowadzeniem jakby dla początkowych osób, jakby jak zacząć prowadzić kanał oraz jakby takie podstawy w filmach. Natomiast drugi, chyba taka druga część to będzie związana bardziej z serialami. Kolejność, jaka tutaj podam, nie ma jakiegoś większego znaczenia, ale jednak są to dosyć ważne punkty. I pierwszym z nich jest właśnie cisza, ponieważ o wiele lepiej się nagrywa, kiedy właściwie słychać głos osoby, która do nas mówi, niż gdyby było słychać w tle jeszcze jakiś telewizor, radio, messenger czy coś. Dlatego najlepiej właśnie wtedy wyciszać telefon, wyciszać jakiekolwiek inne źródła dźwięku. Tak, aby mikrofon w kamerze, czy w telefonie, czy czymkolwiek nagrywacie, czy w mikrofonie właśnie wygrywał tylko wasz głos. Jak już mówimy o ogólnym nagrywaniu, to ważne jest, aby była dobra jakość. Staracie się, jeżeli macie telefon lub coś, to właśnie, żeby jakoś go też i utrzymać, dać jakąś podstawkę, albo jakieś takie mini statywy są, albo po prostu, żeby się trzymał i nie przewracał, ponieważ to, jak jest nagrywane, kiedy on się przewraca i wywraca do tyłu, albo spada z biurka, jest dosyć irytujące, plus jest to niszczące dla samego sprzętu. Oraz oczywiście ważna jest jakby jakość samego nagrania, tak aby właśnie była ostrość, aby po prostu był czysty jakby taki ekran, że też nie było nic za bardzo w tle, co by rozpraszało odbiorcę. Jestem zmęczona, wybaczcie mi, że się ciągle plącze mi język, jeszcze nos mi się zatyka. Robię poradnik, a sama powinnam się właściwie trzymać jakichś punktów. Ważne jest też oświetlenie. Jeżeli nie macie jakieś lampki z białym światłem, ponieważ są jakby dwa światła, jest takie żółte światło, czyli takie, które zazwyczaj mamy w światłach takich jak w żyrandolach, lampkach, jest jeszcze takie białe, to jest, nie wiem jak się nazywa inaczej, to jest takie białe światło, jak właśnie mam tutaj oświetlenie. Nie wiem jak to ogarnąć, ponieważ ja mam taką lampkę, która ma właśnie białe światło oraz mam taki pasek LEDowy, to też można sobie ogarnąć właśnie jakieś taką LEDowe ogółem światełka, które mają właśnie białe światło. Albo też muszę ogarnąć softbox, ale to już wiadomo, są większe koszty. Albo właśnie jakąś lampkę znaleźć, taką są na biurku właśnie lampki, które są właśnie, które mają białe światło. Albo najlepiej za darmo po prostu nagrywać w dzień, w dobrze oświetlonym miejscu. Tak, dalej, jeżeli chodzi o miejsce nagrywania, to tak, aby, jak mówiłam, nie rozpraszało odbiorcę, żeby się odbiorca skupił właśnie na figurce lub na czymkolwiek, co opisujecie przed kamerą. Także najlepiej, aby tło było proste. Może być na przykład coś w formie studia, że jest jakieś mebelko, albo jest stolik i jest na przykład sobie jakiś kwiatek, czy ogólnie jest sceneria właśnie jakiegoś pokoiku, no to tak. Ale jeżeli jest w tle wasz pokój, czy wasze biurko, czy coś, no to to nie jest zbyt interesujące i dosyć bardzo rozpraszające, szczególnie jeżeli tam jest bałagan. Dlatego najlepiej sobie dajcie, na przykład tutaj dam sobie za moje tło, robić sobie po prostu notes, który ma bardzo ładny wzór, więc sobie daję jako tło. A za podstawkę sobie dałam taką tabliczkę, którą po prostu odwróciłam stroną właściwie drewna jakby do góry. No i mamy czyste, schudne, ładne tło. Stanowisko do nagrywania. Tak. Nie musicie mieć całego scenariusza, ale jeżeli chcecie, na przykład macie pomysł na film, a wiecie, że możecie zapomnieć, to na kartce albo najlepiej załóżcie sobie własny jakby taki osobny notes, zeszyt albo jakiś ogólny notes, którym sobie będziecie zapisywać, o czym chcecie wspomnieć w danym filmie, co chcecie omówić, takie słowa, klucz, po prostu punkty sobie zapisać, co chcecie zapamiętać, powiedzieć przed kamerą, tak aby też właśnie się wtedy nie powtarzać. Cięcia. No to ogólnie to się już wiąże z tym, aby mieć program właśnie do edytowania na telefonie lub właśnie na komputerze. No i właśnie lepiej jest, kiedy się na przykład jest możliwość cięć, ponieważ wtedy można wyciąć niepotrzebne fragmenty, jakieś zbyt długie pauzy, czy ogółem jak się ktoś... Właśnie ja się teraz zaplątałam, mogłabym to wyciąć, ale właśnie pokazuję, że takie momenty można wycinać, kiedy się wam język zaplącze, albo jest długa pauza, albo nagle sąsiad wam zdecyduje właśnie sobie coś zapukać w ścianę czy coś. No to takie momenty można wyciąć, ponieważ nie jest to jakby interesujące, jest to dosyć rozpraszające, kiedy się ogląda filmik. A też o wiele ciekawsze są jakby takie cięcia i krótsze scenki niż takie długie gadanie. No przynajmniej według mnie. No ja to mówię wam, daję moje rady, co ja bym tak chciała używać i robić, aniżeli wy musicie koniecznie stosować ich, nie musicie. No, tak. Trudno jest wymyślić coś oryginalnego, ale można by to przedstawić w inny sposób, na przykład jakieś tag, czy jakieś Q&A i na przykład w innym kompletnie jakby miejscu,
albo jakieś inne sobie troszeczkę zmienić zasady lub po prostu dodać coś od siebie. No i to już jest ciekawsze, wtedy ktoś zapamięta tą osobę, ponieważ zmieniła coś albo zrobiła to w inny sposób niż inne osoby. Wiadomo, też można dodać sobie jakąś muzykę w tle. Najlepiej to, gdy muzyka jest o wiele ciszej, tak aby było głównie słuchać osobę mówiącą, ale żeby ta muzyczka też była w tle, ponieważ ona daje sobie taki klimacik, wiadomo. Taki weselszy, poważniejszy, zależy od muzyki, jaką używacie. I fajnie, kiedy jest to muzyka bez właściwie jakiegoś tekstu, ponieważ ktoś, kto zna tę piosenkę, może się skupić na tekście i będzie sobie podśpiewywać. A jeżeli ta piosenka nie miała tekstu, jest to po prostu same instrumenty, to o wiele jest przyjemniej i no, słuchać głównie słowa osoby mówiącej. Jezu, co ja taka poważna jestem na tym filmie? Chyba przez tą figurkę, bo jej właśnie już wiem, że ona będzie miała taki charakter przez serialu, taki poważniejszy. Jednocześnie nie, ale jednak tak. To też jeszcze jest związane z filmami, to miniaturki. Fajnie, kiedy właściwie zrobicie jakąś miniaturkę ciekawą, dacie chociaż jakiś napis. Możecie zrobić ją, wiadomo, zdjęcie obrobić w programie, na przykład PizUp albo Pixar, albo w programie do montowania możecie wyciąć akurat jak po prostu dodać napisy, zrobić tego zdjęcie, nie wiem, może większość programów ma właśnie taką opcję i potem to dać na miniaturkę. Albo jeżeli nie chcecie się w to bawić, nie jest to wasz styl, albo po prostu no nie chcecie tego, to możecie po prostu zrobić ładne zdjęcie, figurki i to wystarczy już, aby dać na miniaturkę. Jest to bardziej no estetyczne, niżeli gdyby był taki mid-action, mid coś tam, że taki nagle wyrwany kompletnie urywek, który zazwyczaj proponuje YouTube. Miejcie jakieś przywitanie jakby z widzami oraz pożegnanie. Ja mam taką swoją jakby regułkę na sam koniec, takie do zobaczenia, ludzka, widzimy się w innych następnych moich filmikach. Na razie, pa pa. A na przywitanie mam tylko po prostu siema ludziska i to tyle. No ale no, może ktoś jest bardziej kreatywniejszy i fajniej jest mieć takie przywitanie i to już po prostu się po paru razach tak po prostu stajesz się z tym po prostu jednością. Jest to takie przyzwyczajenie, że tylko klikasz start i po prostu od razu to mówisz, jest taki power. I to jest jednocześnie takie, nie wiem, jak ja oglądam ludzi i właśnie youtuberów i na przykład już pamiętam ich przywitanie, to mówię to razem z nimi, albo po prostu tak czuję się jak w domu, kiedy właściwie to słyszę, ponieważ jest to głos i głębsze przywitanie mojego ulubionego youtubera czy coś takiego. Ważne są paznokcie. Na figurce, jak ruszasz figurką, to widać to. Ja aktualnie, no, pięknie nie są przycięte, ale nie są jakieś krzywe, poszarpane czy coś. No i też nie ma odpadającej? Szczątków farby. Ponieważ czasami jak macie farbę na paznokcia i myślicie, o, ale są pomalowane, to wygląda lepiej, o, wygląda cool, bo mam pomalowane paznokcie. Nie, jeżeli są już poszarpane, farba właściwie już tak odpada, bo była paznokcia jest po prostu pomalowana, druga jest już zdarta połowa, no to zmaźcie to, po prostu zmyjcie. Bo jak jest taka mała plama czarnego lakieru czy jakiegokolwiek innego, to mnie osobiście to po prostu drażni, już wolę to zmyć niż ten. Czasami wiadomo, zdarza mi się na filmach też to mieć. No ponieważ, no, nagle chcę nagrać film i nie zdążę tego zmyć. Mnie samo to irytuje. Ale jednak już wolę, teraz się bardziej pilnuję siebie i albo faktycznie poprawię ten lakier przed nagrywaniem, albo go całkowicie zmarzę. Oczywiście jak zakładamy kanał, to pierwsze co to jest nazwa i właściwie od tego powinna była zacząć, ale nazwa. Najlepiej nie dawajcie w niej żadnych numerów, bo nikomu się nie chce czytać. Jak na przykład moje stare nazwy to było Macia 001 LPS albo Michaela, chyba też 001 czy coś takiego. No i po co? Po co? Nie dawajcie cyferek, ponieważ to, no, to jest nudne. Też nie dawajcie zbyt długich nazw, no bo komu się chce to pamiętać. A ile razy próbowałam znaleźć tam daną osobę, bo ja miałam fajne filmy, ale miała zbyt długą nazwę i nie mogłam tego za Chiny, kurde, znaleźć tego nie mogłam. Boże święty, dałam tego lista i jestem nagle jakoś mega kulturalna w tym filmie. O co chodzi? Także najlepiej, aby była jakaś fajna, taka chwytająca jakby widza właśnie nazwa, takie, że o, jaka fajna oryginalna nazwa, albo ogółem jakaś taka niezbyt jakby nie tak znana, albo połączenie jakichś słów, też może być. I ostatnią ważną rzeczą jeszcze jest to, aby nagrywać dobrą figurką, ładną figurką, wiadomo. Nosek zdarty to jeszcze nie jest aż taka jakaś tragedia. Bo jednak lepszy jest zdarty nosek, niż gdyby prowadzącą miała być takie coś, czy taki królikę, który... Co ja z tym zrobiłam, to ja nie wiem, ale przepraszam. Mam nadzieję, że te rady wam jakoś pomogą rozpocząć przygodę z YouTube'em, albo polepszyć. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnych innych, następnych moich filmikach. Na razie. Pa, pa.